przygotowania artyleryjskie trwało 4 godziny. Powstali żołnierze i krzyknęli naprzód. Kiedyśmy szli do ataku, to my nigdy żadnego zmęczenia nie czuliśmy i nigdy nie myśleliśmy o śmierci, że ja odejdę i ja muszę zginąć. Co to jest strach? Ktoś by pomyślał, że człowiek nie boi się. Tylko świnia się niczego nie boi. Ja nie wierzę, że ktoś się nie boi, bo ja się bałem i nie się bali. Ale proszę pana, w tym całym zamęcie człowiek zapominał strach. A jeszcze ten krzyk, hura, hura. Ludzie, którzy docierali w Łachach na Bosaka, wynędzniali, ginący z głodu, do wojska, które niekoniecznie było ich wojskiem. Walczyło niekoniecznie w ich sprawie, ale była to jedyna szansa wyrwania się z nieludzkiej sowieckiej ziemi.